Tragedia w rosyjskim gimnazjum. Podano bilans ofiar: Rosja, strzelanina w szkole. Są zabici i ranni. Co najmniej 11 osób zginęło w strzelaninie, do której doszło we wtorek w gimnazjum w Kazaniu. Większość ofiar to uczniowie. Nie żyje też nauczycielka i ochroniarz. Według mediów sprawców było dwóch. 19-letni były uczeń został zatrzymany. Siły bezpieczeństwa przeprowadziły szturm na szkołę. Drugi napastnik został zabity, podała telewizja REN-TV. Do strzelaniny doszło w gimnazjum w Kazaniu, głównym mieście Republiki Tatarstanu, wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, podały we wtorek media w Rosji. Według wstępnych informacji ogień otworzyło dwóch napastników. Jednym z nich miał być 19-latek, który został zatrzymany przez służby. Kanał Baza podał w komunikatorze Telegram jego nazwisko. Drugi sprawca miał się zabarykadować z zakładnikami na ostatnim piętrze budynku. Telewizja REN poinformowała, że siły bezpieczeństwa przeprowadziły szturm na szkołę, podczas którego drugi napastnik miał zostać zabity. Dzieci wśród ofiar media podają, że zginęło co najmniej 11 osób. Niektóre źródła informują o 13 ofiarach. Większość to dzieci. Przywódca Tatarstanu Rustam Minichanow oficjalnie poinformował, że w strzelaninie zginęło 7 uczniów, a rannych zostało 16. Minichanow powiedział także, że był tylko jeden sprawca strzelaniny, który został aresztowany. Media informowały także, że w szkole doszło do wybuchu. Na opublikowanych w mediach społecznościowych nagraniach widać, że w niektórych oknach budynku wybite są szyby. Na filmach widać także, jak z okien budynku wyskakują ludzie. W rejonie szkoły wprowadzono reżim operacji antyterrorystycznej. Zajęcia w szkołach w Kazaniu zostały we wtorek odwołane.